Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do kolejnego odcinka z Pokémon White 2 Egglock Challenge. Niestety pojawił się mały problem, mianowicie taki, że nagrałem pierwszy odcinek, wcześniejszy odcinek i zapomniałem włączyć nagrywania mikrofonu. Więc niestety wszystko to, co zrobiłem w poprzednim odcinku, się nie zapisało. W każdym razie nie zrobiłem tam nic jakiegoś bardzo twórczego. Zaraz wam powiem dokładnie co. Jestem trochę zły na siebie w tym momencie, że tego nie zrobiłem. W każdym razie udało mi się przejść tutaj drogą szóstą do Chargestone Cave'a. Tam zabiłem Pokemona pierwszego, którego spotkałem przez przypadek, więc nie mogłem nic złapać. Dlatego też straciłem bilecik, którego możemy użyć. W każdym razie, niestety Chargestone Cave nie było nagrane, tam pokonałem paru trenerów i okazało się, że muszę się cofnąć tutaj za najprawdopodobniej do PWT, gdzie będę musiał się spotkać z Hugh, dlatego też na tej zasadzie będziemy kontynuować, jeżeli chodzi o różnice leveli Pokemonów. To wyglądają one w ten następujący sposób: Kret 34 poziom, Felixowy 33, Timeberg 32, Piórko 33, Mrozu 32, Gwiazdka 32. Starałem się wyrównać mniej więcej poziomy tych Pokemonów, żeby mniej więcej były na tych samych poziomikach. W każdym razie tak to wygląda. Niestety, poprzedni odcinek się nie nagrał i zmarnowałem trochę czasu na to, żeby nagrać, bo tak naprawdę nagrałem dwa odcinki, także godzina czasu psu w plecy. Trochę, chociaż ten drugi odcinek polegał tylko i wyłącznie na tym, że się kręciłem w tej z powrotem, więc nic tam ciekawego nie było. Także się nie musicie tym przejmować. Co my tutaj mamy? Czy to jest miejsce, gdzie ja mogę coś złapać? Relic Passage. Relic Passage. Wydaje mi się, że chyba mogę złapać, ale nie jestem pewien. W każdym razie porozmawiamy sobie tutaj z Hugh. Okej. Okay. Jak będzie? Here we are. Great building, bla bla bla. Follow me. Tots, lads. Pójdziemy się bić. Cóż my tutaj mamy? Tutaj są turnieje. No, mamy Sharena. Dawno cię nie widzieliśmy. Dobra, Sharen jest poirytowany tym, że musiał tutaj przyjechać. Czyli musimy się zarejestrować chyba? Tak mi się wydaje i teraz tak, podejmuję taką decyzję, że jeżeli tutaj przegramy, bo może się tak zdarzyć, że przegramy i stracę Pokemony, to umówmy się, że to jest turniej. I tutaj w turnieju śmierć Pokemona nie równa się śmierci Pokemona normalnie, bo to by było straszne. To by było naprawdę straszne. Dobra, musimy wybrać bodajże 3 Pokemony, które chcemy, żeby brały udział, więc wybierzemy na moje najsilniejsze Pokemony, także będzie to oczywiście Piórko, będzie to oczywiście Kret i będzie to oczywiście Felixowy. Także to są 3 Pokemony, których użyjemy. Your registration is complete, ride this way, please. Także to są 3 moje najsilniejsze Pokemony, więc ich użyjemy. Drift Veil Tournament Single Battle. Będziemy walczyli z Hugh na samym początku. Okej. Okay. Możemy i walczyć z Hugh. Cóż mi pokażesz, Hugh, takiego interesującego? Hugh's pushing his limits in order to find his important Pokémon. Ach, ten Hugh. Cały czas będzie szukał swojego pierwszego Pokémona. It's time to go all out. No dobra. W takim razie ten odcinek będzie pewnie trochę krótszy, bo szczerze powiedziawszy, naprawdę jestem mocno wkurzony na to, że tamte odcinki nagrałem bez mojego komentarza. Jeżeli chcecie, to mogę wam wrzucić te odcinki po prostu bez komentarza. Będzie sama gra, ale nie wiem, czy to jest jakakolwiek zabawa w tym wszystkim. Bardzo dobrze zaczęliśmy, że że mamy Piórko jako pierwszego na Diwota. Dlatego Tender Punch w twoją twarz, Diwocie, i wydaje mi się, że chyba umrzesz. Taką mam przynajmniej nadzieję. A, do widzenia. Simisage. Na Simisage'a użyjemy sobie Felixowego.
Swoją drogą, ten turniej jest bardzo fajną rzeczą, jeżeli chodzi o walkę z innymi trenerami z wszystkich innych miejsc, ze wszystkich innych regionów. Dlatego też wydaje mi się, że może jak zakończymy cały let's play, to może się po prostu pobawimy jeszcze ze 2 albo 3 odcinki nagram w tym turnieju. W zależności od tego, czy mi pójdzie, czy mi nie pójdzie, to nieważne. Po prostu nagram ze 2-3 odcinki i pewnie potem jeszcze, jeżeli uda nam się pokonać Elite Four, to najprawdopodobniej jeszcze wrzucę też postgame, czyli jakieś tam pierdoły związane z późniejszymi etapami gry. I wtedy to już nie będzie na zasadzie Glocka, tylko po prostu jakieś tam przebiegnięcia. Aż zresztą zobaczymy. W każdym razie w jednym z odcinków, które nagrałem poprzednio, zwróciłem uwagę na to, że jeżeli, nie daj Boże, zdarzy się tak, że zginie mi jakiś Pokémon latający albo wodny, znaczy wodnych aktualnie nie mam, więc no to jest przede wszystkim, że jeżeli będzie potrzeba używania Fly albo będzie potrzeba używania Surfa, szczególnie Surfa, to jest bardzo ważne, to czy pozwalacie mi na to, żebym mimo wszystko użył jakiegoś Pokemona, którego złapię gdzieś tam po drodze, żeby tego Surfa tak czy siak mieć? No ale to już jest wasza decyzja. Dobra, czyli teraz walczymy z Sharenem po raz drugi. Pierwszy raz walczyliśmy z nim oczywiście podczas walki o jego odznakę. Proszę bardzo, Sharen. Sharen, nie pamiętam, jak się wyławia jego... Ach, przepraszam, że ziewam, ale... O Boże, strasznie mnie coś zmuliło w tym momencie. I'm sure you have learned something about Pokémon during your journey. Oczywiście, że się nauczyłem czegoś podczas mojej podróży. Tego, że popełniam debilne błędy i moje Pokémony umierają albo przestaje nagrywać mój głos. Mój komentarz. Stoutland. Na Stoutlanda mamy coś idealnego. A mianowicie jest to Crosschop. Także przykro mi, Sharen, ale Crosschop musi ci zniszczyć twarz. Okej, jestem zaskoczony tym, że nie zginął. Stoutland jest tak diabelnie silnym Pokémonem, że to jest... Jeżeli lubicie normalne Pokémony, to polecam wam Stoutlanda, bo on jest tak silny, on jest tak mocny, on jest wytrzymały i ma dosyć mocno bolące ataki. Jeżeli się go znajdzie z dobrą naturą, to wtedy on naprawdę, naprawdę boli. Cincino, sorry, ale dostaniesz też Crosschop in the face. Przykro mi, Cincino. Zabijemy cię tylko i wyłącznie piórkiem, zobaczysz to. I kolejny Crosschop na Watchoga. Umarłeś. Umarł. Tak, także to była dosyć szybka walka, wygraliśmy to, doszliśmy do finału i będziemy walczyć z Coloresem, oczywiście to jest wszystko ustawione tutaj aż miło, także nie musimy się o to martwić. Będziemy walczyć z Coloresem i on nam coś tam będzie gadał o jakichś tam pierdołach związanych z, nie wiem, z nauką czy z jakimiś innymi bzdetami. W każdym razie mamy teraz finał. Pom, 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 i idzie Coloresse, pss, 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 pss. It's Coloresse, his wish is to bring out the power of Pokémon. Zobaczymy, czy wyciągnie moc ze swoich Pokémonów, czy ja go jednak pokonam. Tego i jeszcze więcej dowiecie się w kolejnym odcinku. Nie, żartuję, nie będę teraz przerywał. Nie martwcie się, nie martwcie się. Wiem, że pewnie ktoś tam dostał jakieś mikrozawały, ale nie. Dobra, on się zastanawia, czy właśnie wyciągnie moc ze swoich Pokémonów i ma nadzieję, że ja wyciągnę moc z moich Pokémonów i ma nadzieję, że go czegoś nauczę. Oczywiście, że go czegoś nauczę, nauczę go tego, że ja jestem po prostu najlepszy i że ze mną nie ma szans. No. Taka jest smutna prawda. Magneton, na Magnetona przeniesiemy się na Kreta. Magneton najprawdopodobniej ma Sturdy. Dobra, Kret. Najprawdopodobniej ma Sturdy, więc go nie zabijemy jednym ciosem, ale... Zawsze mu zdamy na tyle obrażeń. O, proszę bardzo, chciał użyć Thunder Wave, niestety na mnie to nie działa, bitch! Zobaczymy, co tam Colores innego użyje, niestety ten atak również nie był zbyt dobry. Sorry, Gregory. No, tak jak mówiłem, ma Sturdy. Głupi Magneton, o, użył Supersonic, to jest irytujące, bo jeżeli będę confused i zacznę się bić,
Jeżeli kret się zacznie bić po twarzy, to będę troszkę smutny. Tak, bije się po twarzy. Wyobraźcie sobie, jakbyście mieli też takie pazury, jak ma Drill... Excadrill. Wyobraźcie sobie, jeślibyście takimi pazurami sobie po twarzy przejechali. Tak. No ale już na szczęście szybko wyszedł z tej konfuzji. Dlatego też magneton padł. Ale fajnie mu rusza się nos temu Excadrillowi. Czy on ma Levitate? Nie pamiętam. Ale spróbujemy, wiecie co? Pobawimy się trochę. Pobawimy się trochę i spróbujemy go tym Horn Drillem. Nie. Heal Block, nie może się leczyć teraz kret. A, proszę bardzo, udało się. Za trzecim razem udał się Horn Drill i One Hit KO. Także Sia Banana. Kling. Na Klinka. Użyjemy Dig. Wydaje mi się, że na Klinka powinno być to całkowicie wystarczające. Klink jest dla mnie jednym z tych takich bezsensownych Pokémonów. Po prostu dwa koła zębate, które się kręcą. To jest teeny mini brak kreatywności, jeżeli chodzi o tworzenie tych Pokémonów. Ale no, to już... Wiadomo, że są Pokémony lepsze, są Pokémony gorsze. The winner is me! Jestem zwycięzcą. Yes! Tak. Ja jestem zwycięzcą. Fuck yeah! Okej, okay. Oczywiście, że moje pokony są szczęśliwe, że są po mojej stronie. Wyciągam jak najwięcej z ich mocy. I widzimy się na kolejnym turnieju. Raczej wątpię. Przykro mi. Dobra, wyjdziemy tutaj, sobie pogadamy jeszcze z Hugh, pogadamy sobie z Sharenem i tym baranem. Battle pointy dostajemy. Battle pointy potem możemy wymieniać oczywiście sobie na jakieś nagrody. We hope to see you again. Outstanding battle, oczywiście, że to była outstanding walka. I kolejna liderka, Roxy. No tak, ona tylko przyszła powiedzieć, że on też musi wejść do turnieju. No okej, okay. No on generalnie tylko opiera się na tym, nastawienie tego lidera, na tym, żeby jak najwięcej kasy spływało do jego kieszonki z tych turniejów. Wydaje mi się, że teraz będzie już otwarty ten most w Charleston Cave. Okej, okay. Tam był pan sympatyczny z Team Plazmy. O, Colores też byśmy się zatrzymali. Okej, okay, on znowu dalej o tym Purloinie. Boże, jak mnie Hugh denerwuje. Okej, okay, oni poszli za Team Plazmą, a my możemy podjąć decyzję. Okej, dobra, on tam sobie coś gada o zaufaniu do Pokémonów, etc., etc. W każdym razie ja na tym zakończę ten odcinek Pokémon White 2 Egglock Challenge z prostej przyczyny, że wydaje mi się, że mimo wszystko ten turniej był takim idealnym tematem na jeden odcinek. Niestety, tak jak mówiłem, poprzednie dwa się nie nagrały, jednakże nic tam twórczego nie robiłem, także nic was nie ominęło, ale mimo wszystko, jeżeli chcecie zobaczyć poprzednie odcinki, to dajcie mi znać. To będzie po prostu sam gameplay bez mojego komentarza i wtedy zobaczycie, co tam się mniej więcej działo. W każdym razie zachęcam was do komentowania i lajkowania tego nagrania, subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz lajkowania zaplątanie językowe, do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, gdzie pojawiają się różnego rodzaju informacje na temat mojego kanału, streamów, etc. Dlatego też zachęcam was do tego wszystkiego. Ja się z wami żegnam w tym czasie i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie!